dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pani Beata Moskal-Słaniewska, kandydatka na prezydenta Świdnicy. Dzień dobry Państwu. Pani Beato, przed wyborami, przed 16 listopada spekulowano o tym, że być może dojdzie do drugiej tury. Była pani typowana jako kontrkandydatka prezydenta Murcka. Udało się bardzo spektakularnie. Różnica głosów 3%, co jest wynikiem, którego chyba nikt nie przypuszczał, nie podejrzewał. Jak pani to oceni? Bardzo mnie cieszy ten wynik, bo to jest ocena mieszkańców. To jest wynik, który napawa naprawdę wielkim optymizmem i który daje szansę na wygraną. Daje szansę na to, żeby druga tura była zwycięską właśnie dla mnie. Czy stało się tak dlatego, że dotknęła pani tego, o czym zdaje się, że władza do tej pory zapominała? Człowieka i jego potrzeb, bo w centrum pani programu jest właśnie człowiek. Tak. Ja jeszcze może skomentuję ten wynik, bo podsumowując te wszystkie liczby, czyli te głosy, które zostały oddane na mnie i na innych kandydatów, można wysnuć taki wniosek. 70% tych osób, które poszły na wybory w Świdnicy, powiedziało swoje nie dotychczasowym rządom, temu stylowi zarządzania miastem. Ja proponuję inny styl. Ja cały czas mówię o otwartości, o służebnej roli prezydenta. I nie ma w tym żadnego udawania, żadnej gry. Ja po prostu taka jestem. Ludzie, którzy mnie znają od lat, którzy ze mną współpracują, wiedzą, że to są dla mnie priorytety. Uważam, że w mieście o tych zwykłych potrzebach, zwykłych ludzi zapomniano, że nie robi się, czy robi się może niewiele w zakresie polityki prorodzinnej, bo polityka prorodzinna to nie jest karta wielkiej rodziny, którą się macha w PR-owski sposób przed mediami. Polityka prorodzinna to są żłobki, przedszkola, to są przede wszystkim mieszkania, mieszkania komunalne, mieszkania socjalne, bo i o takie musimy dbać. To znalazło się w moim programie. W tym programie znalazła się także cała sfera dotycząca seniorów, zabezpieczenia ich godnej starości, zabezpieczenia im dobrych warunków. Myślę, że to jest właśnie mieszkańcom potrzebne. Potrzebne są także takie zwykłe ludzkie sprawy, jak czyste parki, równe ulice, oświetlone ulice, naprawiane jezdnie. I to są również te rzeczy, o których przez lata ostatnie nie myślano i w zakresie tym jest bardzo, bardzo wiele zaniedbań. Powiedziała pani, że 70% powiedziało nie prezydentowi. Jak pani oceni tą reklamę, która pojawiła się tuż po pierwszej turze na jednym z portali tutaj lokalnych? Mówimy nie kandydatce SLD. Tak, i takie wielkie czerwone kwadraty, które wyskakują wokół zarysu mojej głowy. No jest to okropne, ale myślę, że nie uderza to we mnie, tylko uderza w tych, którzy tę reklamę zlecili, którzy ją eksponują. Jest to bardzo negatywna kampania, bardzo brudna. Ja takimi metodami się nie posługiwałam i nie będę posługiwać. Ja mogę rozmawiać o mieście, mogę rozmawiać o problemach, mogę spierać się merytorycznie. Ja zawsze mówię o sprawach, nie mówię o ludziach. A robienie wokół mnie takiej czerwonej otoczki jest jakimś absurdem. Ja może wyjaśnię to w ten sposób. Jestem członkiem socjaldemokratycznej partii, partii nowoczesnej. Takie partie istnieją w całym świecie, mają swoją ugruntowaną pozycję w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech. I to są partie, które właśnie człowieka stawiają na piedestale, akceptując obecny ustrój demokratyczny, wręcz wspierając demokrację jako taką, akceptując liberalną gospodarkę z własnością prywatną, oczywiście jako własnością wiodącą. Starają się, by nie zapomnieć o człowieku, by okazywać mu szacunek, by szanować jego godność. Ja dodam tu może nieco przekornie. Takie same zasady promował Jan Paweł II w swojej nauce o społeczeństwie. I jest to mi również bardzo bliska rzecz. Na tej idei zbudowałam swój program i myślę, że ludzie właśnie w taką wersję wierzą. Posłanka Anna Zalewska w imieniu PiS poparła oficjalnie już prezydenta Wojciecha Murcka w drugiej turze. Jak pani oceni to posunięcie? Bo ciężko było się tego spodziewać, mając w pamięci jeszcze na świeżo kampanię ostrą, agresywną w stosunku do prezydenta Roberta Garstyckiego, kandydata PiSu. Tak. Pani Anna Zalewska jest mieszkanką Świebodzic, więc na szczęście nie może oddawać tutaj swoich głosów. Natomiast z radnymi PiSu współpracowałam bardzo zgodnie i bardzo konstruktywnie przez całą kadencję. Skupialiśmy się na sprawach miasta i mieszkańców.
wspólnie blokowaliśmy pewne decyzje Wojciecha Murdzka, więc mi bardziej zależy na zdaniu pana Garsteckiego, pana Barcickiego czy innych osób, które są już radnymi i ich zdanie się dla mnie liczy, a nie mieszkanki Świebodzic. Jak pani myśli, jak zachowa się pan Garstecki? Bo jeszcze oficjalnego stanowiska nam nie dostarczył. No, nie chciałabym uprzedzać faktów, ale myślę, że naszej dobrej relacji nic nie zmieni. A jak będzie w przypadku Alicji Synowskiej? Tutaj tej, która zajęła trzecie miejsce w tej pierwszej turze. Jak udzieli pani poparcia czy prezydentowi? Bo sytuacja w powiecie jest bardzo napięta. Liczba mandatów każdego ugrupowania jest bardzo wyrównana. Czy poświęci Zygmunta Worsę na stanowisku starosty i poprze panią? Ja powiem tak, nie zabiegam o żadne poparcia, żadne oświadczenia oficjalne. Uważam, że przekazywanie głosów to jest trochę kupczenie tymi głosami. Natomiast wiem, że Alicja Synowska jako osoba poprze Beatę Moskal-Słaniewską w drugiej turze wyborów. I to jest dla mnie ważne. Jej poparcie osobiste i dobre relacje właśnie z nią. Natomiast bardzo mi zależy, żeby w powiecie powstała konstruktywna koalicja. Ja już mam pewny mandat w tym powiecie z bardzo dobrym wynikiem, z którego bardzo, bardzo się cieszę. Byłam zaskoczona, że tak wiele osób oddało na mnie swój głos. I mam nadzieję, że pod przywództwem Zygmunta Worsy zbuduje się dobra, konstruktywna koalicja, która będzie pracować dla całego regionu. Czy nie obawia się pani, że ta sytuacja, która obecnie dzieje się na świdnickim rynku polityki, to właśnie kupczenie głosami, jak pani wspomniała, to opowiadanie się za sprzeciwianie się temu, co było w pierwszej turze, że to nie wpłynie w jakiś sposób na świdniczan, którzy tak, no takie pospolite ruszenie było w tej pierwszej turze, tak? Poszli, zagłosowali, frekwencja piękna, nikt nie przypuszczał, że będzie aż taka wysoka. Czy nie będzie odwrócenia sytuacji? Czy świdniczanie znowu nie poczułem zniechęcenia? Takiego zmęczenia tym wszystkim i nie pójdą. Ja mam nadzieję, że to tym bardziej zmobilizuje Świdniczan. A to, co dzieje się w tej chwili niedobrego, to wyłącznie za sprawą wspólnoty samorządowej, która okazuje się ugrupowaniem tak silnie przywiązanym do swoich stołków, iż nie rozumieją, że prawa demokracji wyglądają właśnie tak. Ludzie idą do wyborów, stawiają krzyżyk przy wybranym nazwisku, sumujemy te krzyżyki i mamy wynik. I temu wynikowi należy się poddać, po prostu. Dzisiaj ludzie mówią nie temu ugrupowaniu, a ono zawzięcie, uciekając się do szantażu, do oszczerstw, do plotek, próbuje usilnie tych stołków nie oddać. Ale myślę, że Świdniczanie są mądrzy i zdecydują w drugiej turze tak jak należy, czyli wybiorą dobry program dla miasta, dobry program dla ludzi i podziękują już tym panom. Dobrze, dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.